Esy Floresy to gra od 2 do 4 graczy, w której będziemy przekazywać sobie dyskretne wiadomości za pomocą odpowiednio dobranych bukietów. Im lepiej dobrane kwiaty, tym więcej punktów za synergię pomiędzy nimi. A jak to działa? Na początku tasujemy wszystkie 18 kart i umieszczamy je w zakrytym stosie na środku stołu, zostawiając miejsce na stos kart odrzuconych, a potem wybieramy pierwszego gracza. Rozgrywka trwa 3 tury, a każda z nich składa się z 3 następujących faz. Faza pierwsza – oferta. Gracz dobiera 2 karty ze stosu, ogląda je i szykuje ofertę dla współgracza. Kładzie na stole jedną kartę odkrytą, czyli jawną, drugą zakrytą, czyli sekretną. Odbiorca decyduje, którą z kart doda do swojej kompozycji, umieszczając ją w swoim obszarze gry i nie zmieniając jej położenia. Musi pozostać odkryta lub zakryta. Nowa karta musi zostać dołożona z prawej strony, obok poprzedniej karty, chyba że karta umożliwia zmianę tej zasady. Karta sekretna pozostaje zakryta, lecz jej posiadacz może się z nią zapoznać, już po jej dobraniu, i w dowolnym momencie gry ją podglądać. Nie wolno natomiast podglądać zakrytych kart innych graczy. Oferujący bierze pozostałą kartę i dokłada do swojego obszaru według tych samych zasad. W przypadku rozgrywki w 3 lub 4 osoby proces składania ofert wygląda nieco inaczej. Pierwszy gracz oferuje swoje karty sąsiadowi z lewej. Ten również swojemu sąsiadowi z lewej i tak dalej, aż każdy będzie miał 2 karty. Następnie pierwszy gracz oferuje kartę sąsiadowi z prawej i tak dalej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż każdy będzie miał 4 karty. Faza druga przed punktacją. Gracze przesuwają lekko w dół karty zakryte, aby je wyróżnić na potrzeby ewentualnych akcji. Odkrywają je wszystkie i wykonują akcje na nich wymienione, jeśli takie się na nich znajdują. Karty sąsiadujące to takie, które znajdują się bezpośrednio z prawej lub lewej strony rozpatrywanej karty, bez zwracania uwagi na odkryte, zakryte. Gracze wykonują akcje równocześnie w dowolnej kolejności. Faza trzecia – punktacja. Każdy gracz podlicza i zapisuje w notesie punkty z kart od lewej do prawej. Ikona serca oznacza 1 punkt. Niektóre karty dają dodatkowe możliwości punktowania, na przykład za sąsiedztwo lub kolory. W tym przypadku mamy za czerwoną różę 1 punkt, bo na kartach jest tylko jedno serce. Goździk zdobywa 4 punkty, gdyż mamy w kompozycji 4 różne kolory kart. Gardenia zapewnia 2 punkty z racji posiadania 2 sekretnych kart. Peonia również daje 2 punkty, bo w kompozycji są dokładnie 2 karty jawne. Razem 9 punktów. Jeśli jest to ostatnia, trzecia runda, to sumujemy wszystkie punkty. Gracz z największą liczbą punktów zostaje zwycięzcą. W przypadku remisu porównujemy pierwsze kwiaty w aktualnych kompozycjach i wygrywa ta osoba, której nazwa kwiatu jest pierwszą w kolejności alfabetycznej.